Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I przychodzę do Was dzisiaj z takim zoomem, słuchajcie, ze zbliżeniem, przeglądem paletki Huda Beauty. Oczywiście nie oryginał, póki co, może nie tyle, co nie stać mnie na oryginał, tylko jest mi szkoda pieniążków na coś, co nie wiem, jakby się u mnie sprawdziło. Dlatego zawsze wolę zacząć od na przykład przetestowania podróbki, żeby chociażby mniej więcej wiedzieć, zapoznać się, czy w ogóle ta kolorystyka jakby do mnie przemawia. Także mam tutaj podróbeczkę, przeczytam Wam co nieco o tej paletce. Paletkę zamówiłam, słuchajcie, z eBaya. Kwota chyba, jaką płaciłam, to albo 6, albo 10 funtów. Teraz już nie bardzo pamiętam, bo zamawiałam 3, więc nie pamiętam. Przejdźmy może do opisu, jaki znalazłam tutaj w internetach. Także cena tutaj, jaka mi wyskoczyła, to 280 zł. Paleta cieni do powiek Huda Desert Dusk zabierze Cię w fascynującą podróż po arabskiej pustyni. Zawiera w sobie 18 intensywnie napigmentowanych kolorów, które można łączyć, mieszać, nakładać na siebie, aby stworzyć nieskończoną liczbę looków. Łącz kolory, aby uzyskać intensywne spojrzenie lub rozświetl matową bazę przy pomocy cieni Duochrome, które znajdziesz w palecie Celestial, Twilight oraz Retroglade. Ta paleta pomoże Ci stworzyć każdy look, jaki sobie wymarzysz. Od dziennego po wieczorowy, przyprószony dużą ilością brokatu. No i tyle tutaj mamy. 8 razy matowe cienie w kolorach i są opisane w nazwach. 6 cieni prasowanych perłowych, 3 cienie duochrom i prasowany brokat w kolorze Cosmo. To mówię oczywiście o oryginalnej paletce. Cienie duochrome aplikuj za pomocą pędzla, aby nakładać rozświetlenie całej powiece. Nadać, przepraszam. Jeśli zaś chcesz zmaksymalizować blask, wklep je delikatnie za pomocą opuszka palca. Użyj prasowanego brokatu na całą powiekę za pomocą płaskiego pędzla, wklep go bezpośrednio na bazę lub przy użyciu specjalnych preparatów możesz również wykorzystać go jako brokatowy eyeliner. I tyle. Tyle jest o tej paletce. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o wygląd tejże paletki, tak wygląda w oryginale. Kolorystyka tej paletki, to jest zdjęcie oryginalnej paletki. Tak Wam teraz pokażę, jak wygląda tutaj podróbeczka. Tak jest opakowanie, jest ona naprawdę dość ciężka. Powiem Wam, że na pewno Wam mówiłam o tej paletce ze Smashboxa, że ona jest taką paletką ciężką i jest magnezową. I tu jest bardzo podobna sytuacja. To jest takie maleństwo, to jest taka duża i one naprawdę są identyczne, jeżeli chodzi o ciężkość. Ta jest delikatnie cięższa, ale bardzo ciężka paletka, także nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, jak wygląda dokładnie na żywo oryginał. Te, które macie, to oczywiście będziecie mogły sobie tutaj jakoś się odnieść, ale wykonana naprawdę, powiem Wam, że w tych czasach teraz te podróbki są coraz lepsze i naprawdę tak jakby, nie wiem, taki prosty człowiek z ulicy nie miał pojęcia, jak wygląda oryginał, to naprawdę uznałby, że to jest oryginalne. Przepięknie to wygląda, jakby tak się człowiek nie znał na oryginałach, nie widział nigdy, nie miał styczności, to po prostu by w to uwierzył. Wykonane są fantastycznie, zobaczcie, jak to fajnie się też mieni. Bardzo fajna szata graficzna. Paletka jest ciężka, tutaj mamy takie dość duże i wystarczające, bardzo fajne lusterko. Kolejna rzecz, znowu fajna, paletka się zgina, ja tu uwielbiam. Tutaj mamy też fajnie zrobioną tą folię na paletce, genialna, po prostu genialna. Fajnie stworzony tutaj look, także taki dodatek. No i sama paletka prezentuje się tak. Widzimy już na pierwszy rzut oka, że nie są te cienie aż tak bardzo kolorowe, aż tak bardzo jakby neonowe, czy jak mam to powiedzieć, wiecie, o co mi chodzi, jak w oryginale, ale no niech mi nikt nie mówi, że nie są podobne. Wiadomo, że widać od razu na pierwszy rzut oka, że wykończenie absolutnie jakby no jest takie odbiegające od oryginału, ale ogólnie zamysł, układ i wszystko inne i ta kolorystyka jest bardzo zbliżona. Ja dzisiaj zrobiłam taki jeden błąd, mianowicie ja mam pomalowane rzęsy, ponieważ wychodziłam na chwilę
z domu. Chciałam się leciutko malnąć, jak widzicie, o właśnie tak dokładnie wygląda mój make-up, no make-up, jak chciałam gdzieś, jak chcę gdzieś wyjść po prostu do ludzi. Także generalnie mam balsam na ustach, mam tylko pielęgnację zrobioną tylko brew, bez tego nie wyjdę, no i tusz na rzęsach, także to jest wszystko, co mam. Dobrze, więc na moją pielęgnację nałożymy sobie, słuchajcie, dwa podkłady. Ja dokupiłam jeszcze ten z Revolution F8, ja miałam F10. F10 był nieco takim, nieco przyciemnawym, także delikatnie dzisiaj, bardzo delikatnie dzisiaj się pomalujemy. Widzę właśnie, że piszecie mi prywatne wiadomości, za chwilkę odpowiem. Też dziękuję Wam przy okazji serdecznie za kolejne pytania. Za kolejnego Q&A, możliwość nagrania Q&A. Być może nagram Wam coś ze Szkocji, może stamtąd właśnie Wam nagram jakiś Q&A. Stacjonarny sprzęt wezmę, laptopa raczej też wezmę, także myślę, że jakoś damy radę. Dobra, biorę szczoteczkę i niezwilżoną szczoteczką, gdyż tutaj mam bardzo fajnie kremową tą konsystencję tego podkładu. To jest fantastyczny podkład, słuchajcie. Chciałam kupić ten F9, ale w ogóle, ale to w ogóle, nie, że nie było go ogólnie, wiecie, w kolorystyce dostępnej. F8 i tuż obok od razu był umiejscowiony F10. Nie wiem dlaczego. Chciałam właśnie wziąć tą dziewiątkę jeszcze, także może jeszcze się na nią skuszę. Okej. Dobra, no jak widzicie, no bardzo fajnie wyrównuje kolory skóry, ujednolica, wygładza i faktycznie ta skóra wydaje się być takim baby face efekt, naprawdę. To jest taka jakby druga, nowa, taka odświeżona skóra. Super, bardzo lubię to wykończenie tego podkładu i w życiu bym nie sądziła, że podkład w sticku jest w stanie zapewnić nam takie wykończenie. Ja widzicie, ile nakładam tego podkładu, tyle o ile. Nie aplikuję tutaj nie wiadomo jakiej dużej ilości. Także to już myślę, żeby mogło zostać. Ust wybrałam trzy kolory, też nie wiem jeszcze, który wykorzystamy w zależności od makijażu. Wybrałam te trzy. Mamy tutaj dwa NYXy i to są te Butter Glossy. Jeden mam w kolorku 09, drugi 03. Oraz wybrałam też, słuchajcie, coś, czego dawno nie używałam. Lip Lacquer Rock With Me od Vibo, nowa formuła, numerek 2. W sumie to ja już sobie mogę usta pomalować. Dawno go nie używałam, naprawdę, a pamiętam, że go bardzo lubiłam. Ok. Super, bardzo mi się podoba to wykończenie. Na żywo ono wygląda jeszcze fajniej. Także wykorzystaliśmy Vibo Lip Lacquer Rock With Me, numerek 02. Ok, no i co? No i przejdźmy teraz do samej paletki. Nie wiem jeszcze, za chwilę tutaj spojrzę, ale fajna sprawa, że jest... Najpierw zrobimy sobie swatche, to w ogóle zrobimy sobie na początek. Oczywiście się cienie osypują, to już widzę. Nie wiem, czy tak będziecie widziały, będziecie. Ok, troszeczkę się osypują, no ale tak jak mówię, to jest podróbka, pamiętajmy. Także nie oczekujmy od tej paletki, żeby tutaj, wiecie, nic się nie ruszało z miejsca. Póki co myślę, że będzie fajnym cieniem bazowym. Kolejny kolorek to musk. I to jest też fajny kolorek. Widzę, że nie jest najgorzej. Nie wiem, jak będzie z pędzelkiem i na oko, ale nie jest najgorzej. Jest on widoczny. Jest to taki fajny, przejściowy brązik. Dalej mamy Eden. I to jest właśnie taka brzoskwinka, taki... Wow, powiem Wam, że nawet, tylko taka dziwna pigmentacja, nie pigmentacja, formuła. Dziwnie zmielone, takie sypkie, takie bardzo prasowane, tak to wygląda. Jak na razie jest ok. Kolejny to jest Amber i bardzo mi się podoba ten odcień. I też widzę, że z palca aplikuje się spoko na rękę. Słuchajcie, zobaczcie. No, jestem pod wrażeniem, jak tak dalej pójdzie, to odważyłabym się mieć taką paletkę w posiadaniu, jeżeli jeszcze by się okazało, że ładnie mi w tych kolorach. Kolejny kolorek to Blood Moon. O, i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Taki metaliczny, bardzo, bardzo fajny. Taki aksamitny też, to jest ten. I ostatni to jest Oud. Wow, no powiem Wam, że pigmentacja jak na razie jest naprawdę super, naprawdę super, na naprawdę wysokim poziomie, jeżeli chodzi o podróbkę. Lecimy drugi rządek, mamy Celestial,
I tutaj już właśnie chyba to jest ten duochrom, czy folia, czy jak to się tam zwie. Nie, no to jest ten chyba duochrom. Taki troszeczkę jest, no on jest tak troszeczkę osypujący się. Zobaczymy, na razie na ręce, no wygląda on tak po przeniesieniu. Dalej następny, Nefertiti, dziwna nazwa. Nie jest najgorzej. Jeżeli chodzi o palec i rękę, to wygląda to całkiem nieźle, słuchajcie. Domyślam się oczywiście, że w oryginale to po prostu leci, wiecie, masełkowo. Tu jest bardzo obiecujący kolor, fajnie wygląda. Przypomina mi znowu troszeczkę o ciupinkę. Coś mi się wydaje, że chyba już w tych podróbkach i nie tylko. Jednak tutaj, co niektórzy posłużyli się, jakby zainspirowali się paletką Maxineczki. Takie mam odczucie, ponieważ bardzo często w paletkach, gdzie jednak pojawia się jakiś fiolet, to właśnie jest on taki podobny do cienia Orchid z paletki Maxineczki. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że ktoś jakby próbuje skopiować już to, co dodała Maxineczka, ten cień, który w sumie chyba był takim najgłośniejszym z cieni z tej właśnie jej paletki. Także lecimy dalej. Ametyst wygląda obiecująco. To jest właśnie ten fiolet taki. Nie, on chyba tam w oryginale wyglądał bardziej na róż, a tutaj jest to fiolet. Taki różofiolet, coś bardziej jak fuksja, jak mój sweter nawet. Ale wygląda nieźle. Dalej mamy cień Royal. Ale fajnie, fajnie się tutaj aplikuje, jeżeli chodzi o przeniesienie. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem pigmentacji. Jak na razie, trzymam kciuki, żeby tak było do końca. Retrograde, bardzo dziwnie zmielony, oj bardzo dziwnie. Fajne ma wykończenie, wiecie co, znaczy ciekawe, bo on jest takim brązem, ale mieni się, słuchajcie, na i srebrno, i niebiesko, tak dziwnie. Bardzo dziwnie, ale ładnie. Dziwnie, ale ładnie. Nie wiem, czy to w ogóle widzicie. To jest taki cień. I on właśnie tak się dziwnie... Ale widzicie na pewno, on się tak śmiesznie mieni. No i ostatni rządek. Kaszmir. Takie satynowe wykończenie. Naprawdę wygląda też dość ładnie. Kaszmir. Dobra, lecimy dalej. Angelique. Za chwilę Wam pokażę wszystkie... O, ten jest ciekawy. Nakładacie i wygląda on różowo w paletce, a na dłoni jest bliżej nieokreślonym kolorem. Naprawdę coś dziwnego, ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Nawet nie wiem jak go opisać, to jest ten kolor. Bardzo, bardzo dziwny. Dziwna, strasznie taka formuła. W ogóle bardzo mi się nałożył, widzę z tym Nefertiti. Pomimo, iż one są oba zupełnie inne, a mają bardzo... Zobaczcie. Dość podobne wykończenie. Dość podobne. Jeżeli soczujecie na dłoni, to bardzo są do siebie zbliżone. Widzicie? Nawet wygląda, jakby tak przeciągnęła jednym cieniem i tym samym. Dobra, lecimy dalej. I to jest właśnie już ten taki słynny brokat. Cień Kosmo. No, czujecie pod palcem brokat, to na pewno... Oj, nie wiem, czy coś z tego się przeniesie na oko. Trochę się będę bała, bo naprawdę jest brokatowo. To znaczy w sensie, że no czujecie brokat pod palcem i troszeczkę się będę tego obawiała. No ale spróbujemy, no co? No jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. No dość mocny, jest bardzo mocny, bardzo mocno napigmentowany. Mieni się również tak na fioletowo-różowo, nie wiem, ciężko mi też opisać, ale ciekawy. Kolejny z cieni to Turkish Delight. No i też jest moc. Jest moc, słuchajcie, takie dwa tylko umoczenia palca i wychodzi nam taki kolorek. No powiem Wam, że jestem w szoku, jak na razie. Jeżeli tak się będzie to przenosić na oko, to po prostu będę mega zadowolona, że się odważyłam ją kupić. Przedostatni z kolorów to jest szafron. Safron, szafron, jak kto woli. I to jest taki nie wiem, taka śliwka, taki bordo. Ten tutaj, ale widzicie jak mocno napigmentowane. I ostatni cień, Blazing. I to jest taki ciemniejszy pomarańcz. No i on, widzę, jest takim rudym kolorem i dziwnie się, bardzo dziwnie się przenosi, bardzo dziwnie się aplikuje.
Tak to by wyglądało. No, nie możecie tutaj teraz powiedzieć, że pigmentacja nie jest naprawdę obiecująca, że nie jest fajna. Jeszcze raz Wam pokażę z bliska. Tak by to wyglądało. No ja uważam, że wygląda to fantastycznie, wygląda to bardzo przede wszystkim obiecująco i gdybym w sklepie umoczyła sobie tak palce i tak posoczowała i taki efekt zobaczyła, to zakupiłabym tą paletkę bez dwóch zdań. No i dobrze, teraz możemy przejść do samego rytuału, do tego, na co ja czekam strasznie, strasznie i przejdźmy do makijażu oczu. Biorę pędzelek, mój ulubiony z NYXa, to jest pędzelek numer 16. Mamy tutaj fajny, bazowy taki, zobaczymy jak on się tutaj spisze. Tak jak mówię, paletka się dość osypuje, więc trzeba uważać. No i jak widzicie, troszeczkę będzie mi tutaj problematyczniej z tego względu, że jednak no, mam już pomalowane rzęsy, a ja tak nie potrafię. Boję się, że za chwilę coś tutaj sobie podotykam i że te rzęsy stracą na uroku. Pigmentacja już widzę super. Zobaczcie jaka różnica, jak ten cień fajnie mi rozbielił. Rozjaśnił wręcz powiekę. Ja Was może jakoś tak tutaj bardziej podsunę koło siebie. On jest taki, wiecie co, w paletce on w sumie nie wygląda na biały, a jednak jest takim białym. Można powiedzieć, że jest bardziej białym niż jakimś takim beżowym. To jest takie nasze pierwsze wrażenie. Ja nawet w sumie przed tym jak teraz Wam soczowałam, w ogóle nie zajrzałam w tą paletkę. Przyszła ona do mnie dopiero dziś. No i od razu Wam nagrywam. Także nawet nie umoczyłam palca. Jestem jak na razie pod wrażeniem tego pierwszego bazowego, bo naprawdę spisuje się super. No i powiem Wam szczerze, że aż nie bardzo wiem, jaki wykonać makijaż. Jeżeli chodzi o róże, to nie jest ich tu dużo, więc musiałabym dać po prostu ten fiolet na przykład na całą powiekę i wtedy na środek może ten Twilight. Albo pójdziemy może jednak w ten pomarańcz. Zaczniemy może od tego różu. Daję cień Eden. To jest taki właśnie brzoskwinkowo, nie wiem, no zobaczymy co nam wyjdzie, bo tak jak mówię, przy fiolecie to musiałabym użyć tylko dwóch kolorów, bo tylko dwa są fioletowe, dałabym na całą powiekę dosłownie ten i potem na środek tylko i wyłącznie ten Twilight. Także na razie spróbujemy coś innego, czyli lecimy brzoskwinkę. No jest to dość jasny cień, nie zapomnę tego nigdy chyba, pierwsze paletki ze Slika, jak zaczęłam używać, tam to było osypywanie, kurde, tam to się sypało wszystko, ciuchy pod okiem, nad okiem, wszędzie. Dobra, lecimy sobie tą brzoskwinką, no widzę, że chyba raczej blendują się spoko, no, jest taki też myślę bezpieczny, ale ładny cień, ładny, taki cieplutki brzoskwinkowy odcień. Okej, okay, tak by to wyglądało. Może to wydawać się, że jakieś tutaj są plamki, ale zaufajcie mi, że to po prostu jest kwestia tego, że moje oczy są ze zmarszczkami. Teraz przyciemnię sobie ten kolorek tym amberem chyba. A nie, jeszcze dam blazing. Jestem go ciekawa. To jest taki ciemny pomarańcz. Ciemny pomarańcz. Jeżeli chodzi o oryginalne paletki, to zamówiłam tylko jedną, tylko na jedną się odważyłam, ale no strasznie ją chciałam, strasznie była mi ciekawa. I jest to, znaczy jest to, będzie to Nabla. Także na pewno przetestuję Wam jeden oryginał. No a z tych trzech, które teraz Wam ostatnio pokazałam, czyli Norwina, czyli Urban Decay, ta Born to Run i ta właśnie chuda, to nie wiem, na którą bym się odważyła. Jeszcze sprawdzę, ale te chude mi się podobają. Tak by wyglądał ten pomarańcz. No i jest pomarańczowo, słuchajcie. Ja nawet sobie troszeczkę do góry go wyjadę, bo mi się bardzo podoba ten cień. Myślę, że mogę śmiało jeszcze wyżej. No i teraz sobie przyciemnię ten kolorek tym cieniem Amber w końcu. Okej. Okay. No powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Ta paletka podoba mi się bardzo. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o podróbkę, czad. Okej. Dobra, teraz troszeczkę znowu tego jasnego i tutaj sobie poprawię końcówkę, żeby mi się one tak od siebie nie oddzielały za bardzo. I teraz się zastanawiam, kurczę, chyba dam ten Kosmo. Kurczy mnie bardzo, ale ten
Blood Moon też mnie korci. Więc albo ten. No to by było chyba też fajne, słuchajcie. Albo właśnie ten brokat. A ten brokat strasznie się go boję. Boję się go, aczkolwiek jest przepiękny. To może damy ten i na niego jeszcze brokat, co? A co? Jak szaleć, to szaleć. Ok, weźmy sobie pędzelek w takim razie języczkowy, ten płaski, nie mam nic na mokro, więc za chwilę ewentualnie pójdę po coś na mokro. I nałożę ten Blood Moon, nie wiem czy on się przetransferuje tak z pędzelka. I jest ok. Nie ma tragedii, troszeczkę mi będą przeszkadzać paznokcie, ale jest fajnie. Jest on widoczny, więc to jest najważniejsze. Doprawię sobie jeszcze pędzelkiem. Aplikuje się naprawdę fajnie. I jest widoczny pigment. Jest widoczne wszystko, także super. Bardzo, bardzo fajnie podrobiona paletka. Myślę, że mając taką podróbkę, mogłabym się pokusić o oryginał, bo zdaję sobie sprawę, że wtedy to wszystko byłoby jeszcze bardziej wyraźne. Dobrze, mam to. No i teraz ten brokacik, słuchajcie. A jego nałożę sobie języczkowym. Takim płaskim, to jest pędzelek, co prawda do korektora, boję się tego cienia. To jest praktycznie taki, słuchajcie, sam brokat. Do tego posłużę się tym Obsession Pigment Boost. To jest ten produkt. I nad chusteczką. Spróbuję zrobić to tylko na środku powieki. No ja nie wiem, dajcie znać, czy to tak jakoś bardzo widać. Nie, mam wrażenie, że mi się to na mokro nie bardzo nabiera. O, może teraz lepiej. Nie mogę wyjechać, bo to jest naprawdę taki brokat, brokat. Ja nie bardzo jestem za taką formułą cieni. Ale raz na jakiś czas, tu w tym przypadku do filmiku, myślę, że można się poświęcić. No zobaczcie, bardzo fajnie się mieni to oko. Ja nie wiem, czy wy będziecie to tak widziały, jak tutaj to jest. Moc, więc zdaję sobie sprawę, słuchajcie, że przy oryginalnej paletce będzie moc razy 3. Moc będzie z wami, no zobaczcie. Super to wygląda, bardzo mi się podoba, pięknie się mieni. Także nie wiem, ja jeszcze sobie dopracuję tylko tutaj sposób właśnie aplikacji tego cienia, bo tak jak mówię, na mokro on niekoniecznie mi się tak fajnie przetransferował, więc zobaczymy. Okej, tak pomalowane oko ja myślę, że zostawiam. Czekajcie, spróbuję wam to jakoś mniej więcej pokazać bardziej do światła, tak to by wyglądało, dajcie znać. Nie wiem, jak to widać, ja nigdy nie wiem, jak się ustawić, żebyście wy dobrze widziały, ale to jest maks światła dziennego po prostu tutaj. Musiałabym wychodzić na zewnątrz, a to trochę przypał. I zostaje mi tylko użyć cienia Oud i użyję go na dolną powiekę. Myślę, że zmieszam go nawet z tym Amber. Są takie dwa, brąz i taki ceglasty. I położę tutaj, położę, zaaplikuję, słuchajcie, nie położę. Jestem pod wrażeniem tej paletki. Naprawdę jestem pod wrażeniem. No i powiem wam, że z tych trzech na pewno bym nie zakupiła Norwiny, jeżeli chodzi o moje zdanie, mój gust tutaj kolorystyczny. Ale zastanawiałabym się bardzo nad Hudą lub nad Urban Decay tą Born to Run. Tam co prawda właśnie te niebieskie tak mnie bardzo kuszą i one są naprawdę cudowne. Czekajcie, rozpuszczę sobie włosy. W ogóle a propos włosów, to dziękuję wam za wiadomości, gdzie piszecie, że Aga, zmieniłaś kolor włosów. Nie, nie, nie. To po prostu mini eksperyment, słuchajcie. Włosy miałam prostowane, jak widzicie. No, raz, do pierwszego razu. Ja po prostu sobie eksperymentowałam i spsikałam po prostu włosy takim jakimś srebrno-szaro-siwym sprayem z Joanny, jaki zakupiłam w polskim sklepie tutaj i tyle. Jedyne, co bym zrobiła jeszcze, bo po tym brokacie troszeczkę się oddziela i ja zmieszam Amber i Blazing i jeszcze tutaj zaaplikuję u góry, ale tylko po to, żeby właśnie połączyć ten brokat, żeby to się nie oddzielało, bo on jednak jakoś tak troszeczkę spowodował, że te cienie się jakby rozeszły troszeczkę. Wiecie, o co mi chodzi na pewno. Więc ja chcę to jeszcze tylko ze sobą tak fajnie zmieszać.
Bardzo fajna paletka, jestem mega, mega zaskoczona. Widzę, że świeci mi się okolica pod oczami, co powinnam przypudrować i zróbmy to teraz. Vibo Banana Loose Powder, biorę może ten pędzelek jednak, on chyba jest taki mniejszy. Czekajcie, tylko sobie tak rozprowadzę ten produkt jakoś. Przypudrujmy sobie tą okolicę pod oczami, bo troszeczkę jest to dla mnie niekorzystne. Ja nie mogę się tak wyświecać tutaj w okolicy pod oczami. Dobra, tak by wyglądał skończony makijaż. Teraz może troszeczkę ocieplimy tylko twarz przy użyciu Smashboxa i za chwilkę przejdę do mojej opinii na temat tej paletki. Teraz użyjemy sobie, słuchajcie, delikatnego bardzo rozświetlenia. Zmieszam standardowo dwa rozświetlacze z tej paletki i aplikuję na szczyty kości policzkowych. Widzę gdzieniegdzie brokat, ale to nic. Ten najjaśniejszy oczywiście standardowo Łukopidena. No i co? I ocieplamy twarz i przybrązawiamy delikatnie. Pędzelek ten Bae Magda Pieczonka, on może lepiej mi tutaj się nada do konturu, do samego zarysu. Dobra, czy coś jeszcze? Może ociupinkę rozświetlacza na górę nosa i bronzer. O, ja myślę, że to wystarczy. Także tak skończony makijaż ja już zostawię, bo widzę, że już tutaj bateria mi siada i gaśnie mi światło. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać podczas filmu. Jeżeli chodzi o paletkę Huda Beauty, ode mnie dostaje łapkę w górę. Ja Wam ją bardzo gorąco i bardzo serdecznie polecam. Świetna paletka za te pieniądze, jak najbardziej dla początkujących i nie tylko, nawet spokojnie ja Wam ją polecam z czystym sumieniem. Na eBayu 5 albo 10 funtów, teraz nie pamiętam, wykonana jest fantastycznie, cienie się delikatnie osypują, ale tak jak mówię, mi na przykład to w zupełności nie przeszkadza. Wykonanie, jak i jej praktyczność jest po prostu genialna. Sprawdzimy sobie jeszcze następnym razem te róże, ten fiolet, ale jeżeli chodzi o ten pomarańcz i o ten błysk, jest naprawdę super. Tak jak mówię, troszeczkę tylko ten brokat się osypuje, ale ktoś, kto siedzi już z makijażem, na pewno na to ma jakiś trik i patent. Także polecam serdecznie. Tak by wyglądał test i zoom na tą paletkę Huda Beauty Desert Dusk. Ja Wam serdecznie dziękuję, piszcie w komentarzach oczywiście, co myślicie o moim makijażu. Poprawię tylko jeszcze troszeczkę usta i ja myślę, że to już jest, jest moc. Bardzo mi się podoba ten efekt, bardzo, bardzo. Ode mnie paletka dostaje od 0 do 10, 10. Naprawdę, osypywanie absolutnie mi tutaj w ogóle w niczym nie przeszkadza, pigmentacja jest fantastyczna, aplikowanie i blendowanie jest super. Także to by było na tyle, dajcie mi znać w komentarzach, czy posiadacie również tą podróbkę, co o niej sądzicie, co w ogóle sądzicie o podróbkach. Proszę bardzo, piszcie cokolwiek, nie bójcie się komentarzy, wam to zajmie dosłownie minutkę, a dla mnie jest to po prostu taki, wiecie, fajny kontakt z Wami. Że możemy się powymieniać tutaj swoimi opiniami. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i tak jak mówię, piszcie, proszę, wyrażajcie swoje opinie w komentarzach. Pod filmem jest taki prostokącik z napisem subskrybuj. Możesz go kliknąć, jeżeli moje filmy Ci się podobają, moja osoba Ci w jakiś sposób też odpowiada. To, żeby być ze mną na bieżąco, wystarczy kliknąć dokładnie ten przycisk. No i oczywiście tam też jest taki dzwonek, dzięki któremu będziecie dostawać powiadomienia o nadchodzących moich wszystkich nowych filmach. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. To był zoom na Huda Beauty Desert Dusk. Pa jo!